We say one makes a DJ. One makes a DJ. Hejka! Witajcie moi kochani, dzisiaj wam pokażę przeróbkę słuchawek. Zrobiłam takie fajne słuchaweczki, zobaczcie jak się one błyszczą, z motywem przewodnim emoji. Bardzo ostatnio modny taki trend z tymi ikonkami. Kupiłam te słuchawki za niecałe 20 zł w Carrefourze, kosztowały 19 z groszami dosłownie. Ale zobaczcie jak fajnie wyglądają, może być spersonalizowane słuchawki, jak się tego chce. Zamiast brokatu można użyć innych rzeczy, jakichś jetów, ozdobnych kamieni, no możecie zrobić wszystko co tylko chcecie. Ozdobienie takich słuchawek zajęło mi naprawdę bardzo mało czasu, około 15 minut razem z wyschnięciem kleju. Mam nadzieję, że mój pomysł się wam spodoba, jeżeli tak będzie, koniecznie stawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo na moim kanale znajdziecie bardzo dużo projektów DIY, bo uwielbiam to robić, kocham to robić. Jeżeli was zainspiruje do przerobienia słuchawek, to koniecznie mnie ohasztagujcie, daamiso, znaczcie mnie na zdjęciu, na Instagramie czy też na Facebooku. Ja na pewno zobaczę takie zdjęcie, uwielbiam oglądać wasze prace i tak to mnie cieszy, że robicie coś, co ja wam pokazałam, że was to inspiruje, to jest naprawdę wspaniałe. Naprawdę, bardzo się z tego cieszę, ciągle się teraz będę powtarzać, ale to jest naprawdę bardzo fajne. Cieszę się, że mogę zrobić coś, co wam się spodoba i chcecie to odtworzyć. Do zrobienia takich słuchawek potrzebowałam wydrukowane buźki emoji, słuchawki z nausznikami, takie w kształcie koła, nożyczki, klej match patch lub wiko, brokatowy arkusz, który można kupić w Carrefourze. W moich słuchawkach można ściągać nauszniki, ale nie jest to konieczne. Sprawdzę wymiary opaski, abym mogła wyciąć odpowiedniej szerokości paski z brokatowego papieru. Opaskę zewnętrznej strony smaruję klejem i dociskam do niej brokatowy arkusz. Teraz sprawdzam, czy grafika jest w wielkości nausznika i starannie ją wycinam. Za pomocą kleju przytwierdzam buźkę do nausznika. Zewnętrzną stronę i boki również pokrywam klejem, aby zabezpieczyć aplikację. Mod Podge pełni funkcję kleju i lakieru w jednym. Po wyschnięciu robi się przezroczysty, tak samo jak Wicol lub magiczny klej. Teraz pozostało mi czekać, aż wszystko bardzo dobrze wyschnie. Moje wyjątkowe słuchawki są już gotowe, mogę się wam nimi pochwalić i słuchać ich swojej ulubionej muzyki. Naprawdę bardzo podobają. Jestem w trakcie przygotowywania serii jesiennej dla was. Już niedługo, niebawem pojawią wam się filmiki u mnie na kanale, więc subskrybujcie i lajkujcie moje filmy, mój kanał. Niedługo zobaczymy się w kolejnych filmikach. Zapraszam was do mnie na Instagrama, Facebooka i Snapchata, gdzie publikuję swoje zdjęcia. Do zobaczenia, trzymajcie się. Buziaczki, pa pa!